Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie i w dzisiejszym odcinku kontynuujemy oczywiście naszą rozgrywkę w grze Metro Exodus. Tak, kontynuujemy. Doszliśmy tutaj, znaczy wykonaliśmy misję tutaj w tej wiosce, która była do wykonania i teraz musimy dojść gdzieś chyba tam. Nie tam. O, gdzieś tutaj. Mniej więcej w tym kierunku musimy się udać. No dobra, zejdźmy sobie tędy. Przejdźmy sobie tędy. Tu chyba była Tyrolka, albo i nie. O, tam patrzcie, jeszcze ktoś jest. Na wprost, ale to zaraz. Fajnie, bo już widzę, że się robi wieczór. To będziemy mogli w jakiś sposób się tam, mam nadzieję, mniej rzucający w oczy przedostać. Spróbujmy tędy. Tędy. Dobra, gasimy to. Szkoda prunda. Tu niestety już trzeba uważać, bo nas mogą wypatrzeć, wiecie. Tu zgasiliśmy, dobra. No i powolutku. Cicho, nie odwraca się. Aj. Gość zniknął. A, jest. Już myślałem, że zniknął. O, jakiś nowy sprzęt nam doszedł. Dobra, chodźmy do środka. O, papuga. Papuga, proszę bardzo. No dobrze. Dobrze. No i cóż. Lecimy dalej. Tutaj mamy świecącego grzybka. Czy ja się mogę po niego wrócić? Bo powiem wam, że jakoś lubię świecące grzybki zbierać. O, mamy ich 5. Czyli mamy chemii 5. Fajnie ta woda tutaj jest zrobiona. Strumyczek. Jak fajnie. W tak pięknych okolicznościach przyrody. Ojejku. I tej, no, niepowtarzalnej. Oj, chyba mnie jakaś ta jakimś siadem potraktowała. Coś słabo się czuję tutaj. Widzicie? Cały obraz się. Ale na szczęście w grze szybko wszystko mija. No. Dobra. Tu jakaś jaskinia, uwaga. Tutaj mamy oczywiście puszki, które trzeba. Czekajcie, czy tam prosto jest jakieś przejście? Hmm.
Jest przejście. Ale my się jeszcze wrócimy tutaj. Bo ta jaskinia... No węże tu są, tak. Bo ta jaskinia mnie intryguje. Może coś tu być ciekawego i faktycznie jest. O. Notatka. Można sobie zrobić stop klatkę i poczytać. Tu nic nie ma. Jakieś zwierzątka. O! Liszka, chyba to była liszka. Liszka albo pliszka. Liszka albo pliszka. No dobrze, chodźmy dalej. O, ostrożnie. Tu jakieś niepewne tereny. Tędy boczkiem może przejdźmy. Coraz więcej wody, patrzcie. Most. I podmyty jeszcze. Ojejku. Ojejku! Coż to? Ktoś tam się zabił? Czy o co tu chodzi? Szkielet, jakieś zabawki dziecięce. O kurde, tam u góry ktoś jest. A, ktoś tutaj tego zastrzelił i zrzucił. O, nie, tu świeci w dół, dobra. Przejdźmy szybko. Może nas nie zauważy, dobra, nie zauważył. Ojejku. Włączmy tu sobie latarkę. Notatka. No dobra. Chodźmy dalej. Czyli wiemy mniej więcej już co się dzieje. Tu już można latarkę wyłączyć. Ewentualnie tylko doładuję sobie. No dobra. Jest drabinka, to idziemy w górę. Trochę się boję, co tam zostanę. O kurde. Bandyta. O, nie mogę tu wyskoczyć. Dobra. Udało się. Dobra. Mogłem nawet strzelać, no bo to był bandyta, ale raczej, jeżeli mogę kogoś tam oszczędzić, to... O! Temu to... Dobra, teraz z tym pomóżmy. O! Nie da się mu pomóc? O kurczę. Dziwna sprawa. O, niedoróbka w grze, patrzcie. Dobra, zobaczmy, co tu się dalej dzieje. Może dopiero im można pomóc w momencie, kiedy się pozostałych polikwiduje, wiecie? Tak w niektórych miejscówkach właśnie jest. Być może tak jest właśnie też i tu.
Dobra. No i co? Doszedłem i nie mogłem nic z tym zrobić. To już ciekawa sprawa. Na szczęście on mnie nie widzi. Ale ja go widzę. Dobra. 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 Ładnie. Tu już jest wyjście z tej wioski. Ale ja słyszę, że tam jeszcze... Że to jeszcze nie koniec. Jasne, że nie koniec. Ja ci zaraz luknę. Dobra, spierdzielamy, bo już mam mało zdrowia. Muszę chwilę poczekać, aż mi się zdrowie zregeneruje. O! O kurde, po mnie, no nie. No widzę, że nie ma co się chyba z nimi, słuchajcie, patyczkować, tylko trzeba po prostu... w miarę możliwości strzelać. Dobra. Z tego miejsca zaczynamy. Niech no będzie. Tylko teraz tak, ja bym jeszcze sobie zamontował tutaj ten celownik, jeżeli jest taka możliwość. Ciężki uchwyt, niech będzie. Cztery lufy, niech będzie. A mi bardziej chodzi o to. Luneta cztery razy. Laser podczerwieni. O właśnie, o to mi chodziło. Pyk! No i co? Is she the guy, you fucking bitch? Dobra. Wejdziemy sobie do środeczka. Jest tu gdzieś jakieś wyjście? Nie ma. Dobra.
Dobra. Dobra. Dobra. A tam jeszcze jakiś dziubek. No. O, w płot strzeliłem. Patrzcie, nie przebiło płotu. Dobra. No. Dobra, ładnie. O. Już chwila. This ain't my day, I tell you. Not my fucking day. O. Dobra. No, ktoś tam krzyczy pomocy. Zaraz mu pomożemy. Chyba to są ci, którym na początku nie dało się pomóc, wiecie? Bo właśnie w niektórych miejscówkach, tak jak już powiedziałem wcześniej, tak bywa, że dopiero po zabiciu wszystkich przeciwników jest możliwość pomocy im. Po prostu musimy się wrócić tam. Skąd żeśmy zaczęli? Gdzie to było? Jest, 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 spokojnie. So you're not one of them, I see. Thanks. For saving us, stranger. Nie ma problemu. Polecam się na przyszłość. Thank you. Oh, damn, friend. How did it even come out? A jak jemu pomóc? Well, you're at the final exam now. You'll pass it with flying colors, I know. When you see the teacher, tell him. Tell him we will survive. No to już what chyba koniec. Chyba mu nie pomożemy. No nie wiem. Ciężka sprawa, słuchaj.
Czy ja coś tu jeszcze mogę pomyszkować? Czy raczej niespecjalnie? No niestety, no co ja ci poradzę, pionierze? Robim co mogę. O! Tak to chyba się mówi. Tu nie ma nic. Ale ta muzyczka niepokojąca jeszcze coś tutaj oznacza. Nie bardzo wiem co. Co tu jeszcze należałoby zrobić? Tutaj coś się pali jeszcze. No nie wiem. Kurde. Jaka masakra. Nie mogę tu wskoczyć. No trudno. Jeszcze zobaczmy, co tu jest. Nie wiem, czy ja tu byłem, czy nie byłem. Chyba byłem. No i dochodzimy powoli do tej cerkwi. Chyba. Zobaczmy na plan. A nie, ja jeszcze tu coś muszę wykonać, słuchajcie. Tu jest gdzieś tutaj. A może to chodzi o tą cerkwię już. Albo i nie. Albo i nie. Właśnie, czasami trzeba przejść, żeby pozbierać co nieco. Dobra, tu byliśmy. No. Czyli tu się muszę kierować. W tą stronę. No dobra, czyli przez tą bramę chyba trzeba iść. Bo coś tu innego. Na to uważać, bo to jest świeżo. To jest jakiś statek, patrzcie, przed nami. Ale ta muzyczka niepokojąca mnie. Tu musimy się kierować. Na górę. Nie wiem, czy ja tędy wejdę, jak mówicie. A. Raczej chyba nie ma szansy tutaj wodą się dostać. No nie, 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 nie. Ale skoro tu jest coś do przejścia, to... O, jakaś łódka może tu jest. O, jakaś notatka, zobaczmy. Jeżeli ktoś chce, niech sobie poczyta. Tu ktoś zabity. O, mamy troszeczkę surowców. Ale tu możemy wejść, czy nie możemy wejść? Chyba możemy. Skoro wchodzimy. O.
No. Ups. W górę. No nie da się chyba tam, wiecie. Dobra. Ale za to tędy się udało. Skoro już mamy mostek. O nie! Przestraszyłem się, że to zwierzę będzie chciało mnie atakować, ale okazuje się, że nie. Bo nie chciałbym syrenki zabijać. Spróbujemy tędy się gdzieś przedostać, zobaczymy. Jak nam to wyjdzie. Gdzie nas to doprowadzi. Dobra. Tu ktoś leży. No ale dobra, tu już żeśmy byli. Wróciliśmy z powrotem do... Zobaczmy jeszcze do tych kolesi. No niestety, tutaj już nic nie poradzimy. No to chyba nic tu po nas, no. No to sprintem udajemy się dalej. Tylko teraz tak. Jak ja mam tu dalej iść, bo tego nie bardzo rozumiem. Skoro mi się tu kończy... No właśnie, koncepcja. Przedostania się. Co, na tą górę wejść? No niekoniecznie. Jak ja mam się tam dostać? To nie bardzo wiem. No bo muszę tutaj jakoś się... Czy jednak tędy dałem podejść, jak tam, gdzie żeśmy byli? Czy jak? No nie bardzo wiem, powiem szczerze. Dobra, zejdźmy sobie jeszcze raz niżej tutaj. Muszę się dostać do tej cerkwi. Tylko jak to zrobić? Którędy? Tu niby jakieś podejście jest, którego tak naprawdę nie ma. A co, po tym samochodzie? Tutaj nie wskoczy przecież za Chiny. O. No jak ja mam się tam dostać, no? Tu u góry coś jest. No nie wiem, nie wiem. Patrzcie, tu jest jakaś drabinka. Tylko jak zrobić, żeby ona spadła? Ha. Jest u góry ewidentnie drabinka. No nic, muszę się chyba na górę jednak dostać. Mimo wszystko. No bo co stąd mogę zrobić? Spadłem. Jak tam się dostać na górę? W niektórych grach jest taki myk, że można sobie tam podejrzeć gdzieś jakąś trasę, którędy się dałoby tam radę przemieścić. Natomiast tutaj ja tego nie widzę. Ale jakbyśmy poszli górą, patrzcie. Ta góra w pewnym momencie... Albo mi się tak zdaje tylko. Nie wiem, czy nie wygląda tak, żeby można było na nią sobie wejść. O. Właśnie coś takiego jak tutaj. A, spadłem. Ajajaj, niedobrze. Jak tu się tam na górę dostać? A czekajcie, może tą drogą trzeba pójść, patrzcie. O! Jesteśmy.
Tu jest jakiś cmentarz. Ognisko. Siekierka. Zastanawiam się, dlaczego ta muzyczka niepokojąca cały czas jest, tak jakby była walka. Nie wiem, czy to jakiś błąd w grze jest po prostu, czy to... O co tu chodzi? No dobra, idziemy do przodu. To jest to, co żeśmy tu zobaczyli. Z dołu. I tu jest jakiś ten cmentarz, tak? A tu co? Zejście na dół, tak? No, jak tędy bym se zszedł, już by było po mnie pewnie. Tu jest jakiś tam obóz na dole. Ale my mamy iść w prawą stronę raczej niż tam. No dobra. Jak się tam dostaniemy? Tędy? Tu jest kawałek płotu wyłamanego, ale ja nie wiem, czy ja tam się dostanę. O, chyba nie. Chyba tam się nie dostanę w ten sposób. No niestety. Nie przejdę tędy, a tędy bramą. Może się przecisnę? Przecisnę się. Damy radę. Uff, muzyczka ucichła. Niepokojąca. Czekajcie, jaką ja tu broń mam? I to. No dobra. Może na razie sobie to trzymajmy. Jakieś dziwne te mogiły. No, wychodek kolejny. O, tu ktoś leży. O, tu... Nie, tu myślałem, że ktoś też leży, ale nie. Cisza, spokój. Tu chyba trzeba tym otworzyć, coś mi się wydaje. No właśnie. O! Misiek! Ale on chyba groźny jest. On nie jest przyjaźnie nastawiony do mnie. No nie, 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 nie. Misiek, no co, ty zwariowałeś? Nie. No i niestety. Spaliłem się razem z Miśkiem. Wczytujemy zapis i próbujemy raz jeszcze. O kurczę, to może być ciężko, coś wam powiem. Ten Miśek nie wygląda na przyjaźnie usposobionego. No dobra. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj.
O kurde. Palący się misiek leci na mnie. Kurde, spierdzielamy. Co tu zrobić? Na niego żadna broń nie działa. Nie wiem, czy żeście zauważyli. Może tędy przejdziemy teraz, a gdzie tam? Czekajcie, gdzie ten misiek? A, tam gdzieś. Uciekać, bo on mnie zaraz dorwie. Ucieka chyba, słuchajcie. Uff. Uciekł? O, skoczył ze skały. Ojejku. Uff. Dobra. Naładujmy. Czekajcie, bo mi się skończyły chyba już te koktajle Mołotowa. Ale co ja mogę zrobić? Nic tu nie zrobię. Bo musiałbym mieć, słuchajcie, tu z bronią też nic nie powalczę. Musiałbym mieć warsztat, żeby to wyprodukować. Niby surowców trochę mam. Dobra. Jest drabinka, to spróbujmy tą drabinką w górę wyjść. Będzie tu kolejna pewnie niespodzianka. Ale było. Cisza. O! Zyskaliśmy łączność. Dobra, pooglądajmy sobie może, skoro mamy taką możliwość. Czekajcie, czym to się przybliżało. To jest ten cmentarz, gdzie żeśmy byli. A tam co to jest? Tu są jakieś góry dalej. Ładne góry. Tu jest jakieś morze. Tam jakaś chatka, patrzcie, w oddali. Nie wiem, co to. No dobra. Tam ktoś leży? Nie wiem. Tu toporek. O, drzwi otwarte, to wchodzimy. O! Surki. Pięknie. O, i warsztat jest nawet. No to fajnie. Generator. Aha, benzyny nie ma. No tak. Standardowa rzecz. Musimy poszukać kanistra z benzyną. Pewnie gdzieś tu jest, w pobliżu. Bo co, drugi raz już go nie uruchomię. No właśnie, tak sądziłem. Dobra, to skoro tu nic nie ma, to
to wyjdźmy sobie na zewnątrz. Poczekajcie, gdzie myśmy, którędy myśmy tu... A, tędy. I poszukajmy czegoś do... Tylko zaraz, tutaj... A. Na dół, jakbyśmy zeszli, to chyba... Nie wiem, czy to byłby dobry pomysł. Bo potem się tu nie wdrapię. A. Tu jest jakaś krata, której nie otworzymy. A, nie otworzymy. O! Freeze, Drifter! So, we meet again? Though I bet you don't remember who drugged you. Aaaa, to ona nas z wody wyciągnęła, patrzcie! To jest ta... Dziewczyna, która nam uratowała życie. Dammit! Sorry, teacher. The locks all rusted up. No? A, poszło. Your friend Alyosha is already at the dam. Ah. He said your cardinal won't wait, so you don't have much time. Aha. Sorry, I can't take you there. At today's council session, the pirates moved to attack your train. Gdzie ona ucieka? They had no right to even call one without me present. As usual, I need to go and sort this out. But I have a few minutes to give you some directions. You need a boat to get to the dam. And our pirates keep all the boats at their swamp camp. No. They are not the sharing kind, but that's no reason to attack. Nobody wants bloodshed, so just stay out of their sight. No dobra. Take the road to the barricade. Go down to the swamp and find the dock. Aha. That's where Alyosha and I took the boat from. Teacher, forgive me. There are some left, but be careful. No dobra, dobra. Well, Drifter, take care. And don't make me sorry I helped you people. Damy radę. I said hi. I'll stay a bit longer to tend to the grave of the teacher. Aha, to ich wychowawca ten, o którym oni tak często wspominają. Tu magnetofon, ale z nim nic nie zrobimy. No, chwilę sobie odpocznę, jeśli można. Tak, tak. Tylko ja pójdę sobie jeszcze do warsztatu tam, wiesz? Bo ten warsztat muszę co nieco doprodukować sobie. Ale nie mogę znaleźć kanistra z benzyną. Gdzie ten kanister z benzyną jest? O. Jest tu gdzieś ten kanister z benzyną? Czy raczej niekoniecznie? To jakieś książki. Ja szukam benzyny do generatora. Chyba mi nie pomoże ona. Dobra, spróbujemy bez zasilania uruchomić ten warsztat. Bo tu radio jeszcze mamy, magnetofon mamy. No ale co ja mogę zrobić więcej tutaj? Lampkę zapaliliśmy. Dobra. Doróbmy wszystkiego na fulla, czego się tam da. Lub nie da. No właśnie, koktajle nam się skończyły na tego miśka. To jest czyste. Tu się nic nie dzieje. To jest wszystko zrobione jak należy. A to co? Oho. No to niech będzie. Ładownice. No nie, 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 nie. Tego to nie chcę. To już żeśmy raz to przetestowali. Czekaj,
Czekajcie. Dobra. Na tym pozostaniemy. I to niby było. No i tyle w sumie. Tyle w sumie. Chyba tego... A nie, jest! Patrzcie. Jest benzyna. Szukałem przecież. Jest, jest. Trochę tam jest. No, to zaraz dolejemy. Już. Gdzie ten generator? No. O, niewiele. Ale troszeczkę zawsze coś tam wystarczy. No. Jest. Wow! Super. Radio gra. Radiostacja. Choinka jak na Boże Narodzenie. Patrzcie, ile tych lampek tutaj poorganizowane. Szkoda, że nie ma wyrka do przespania się. No dobra. Uruchomiliśmy w każdym razie. Fajnie. Nie no, tutaj to już nic nie zdziałamy, widzę. Tylko zostaje nam... O! No nie, no tego mi brakowało. Do tyłu się cofnąłem. Ojejku. I spadłem. No tak bywa niestety. W którym miejscu nas z powrotem odtworzy? Aha, czyli po napełnieniu tego. No i dobra. Tylko mam nadzieję, że nam został ekwipunek w tym... w swoim tym, co żeśmy dorobili. No do, zostało, dobra. To już tu nie będziemy nic kombinować, tylko po prostu idziemy. No trzeba być tu uważnym. Schodzimy w takim razie na dół. O! A, teraz już nie mogę nawet wejść. Jak żeśmy zeszli, no to ładne halo. No dobra. To co, zwiedzamy? Aha, czyli tędy myśmy weszli. Tam jest ten cmentarz, dobra. Cóż, możemy tutaj zejść na dół tylko. Zbliżyć się chyba do brzegu. No i tym brzegiem zasuwać, no bo co innego. No i pamiętać oczywiście, żeby nikogo tam nie zabijać. Oj, coś żeśmy wdepni. Tu nic nie ma. Tu jakaś miejscówka. Tu się chyba można przespać, wiecie. O, jakaś notatka. Można sobie poczytać na stopklatce, jeśli ktoś ma chęć i ochotę. O! Patrzcie. Ale nie, to jest to samo dokładnie. To jest dokładnie... Aha, czyli tutaj możemy tą tyrolką na dół zjechać. I się przespać tu w międzyczasie, ale jeszcze... No tak, tak zrobimy, tylko jeszcze tu zwiedzimy sobie okolice. Zobaczymy, co tu jest. Bo tu też może być coś fajnego, wiecie. Taki opuszczony rejon to jednak może kryć jakieś tajemnice. Nie, myślałem, że to... A że lubimy eksplorować. Nie. Idziemy w górę. Dobra, jakbyśmy jeszcze poszli w drugą stronę.
czy tam coś jest. No, idziemy w tą prawidłową oczywiście, ale może tutaj też coś by jeszcze... Aha, tędy to żeśmy przyszli. A tam coś na dole jeszcze jest, patrzcie. Po tych kamyczkach można by spróbować zejść, jak myślicie? Spróbujemy zeksplorować. Może akurat tam coś ciekawego się kryje. Tędy może niekoniecznie. No jakbyśmy zjechali tą tyrolką, to byśmy się znaleźli tutaj na... O, tu gdzieś jeszcze jakieś przejście jest, patrzcie. Tu już nic nie ma. Chyba. No nie ma tam nic. To zjedziemy potem tutaj. Ale na razie to my wejdziemy z powrotem na górę i prześpimy się do następnej nocy. A dlaczego do następnej nocy? Ano dlatego do następnej nocy, że w nocy będziemy się zakradali, to będziemy mniej widoczni. O, taką mam koncepcję, bo tu już zaczyna się robić chyba ranek, coś mi się wydaje. Z tym, że to już... Aha, tu już nie ma nic. Z tym, że ta eksploracja to już zrobimy sobie, słuchajcie, w następnym odcinku. Także... O, gdzie ten budzik, który tu był? A, jest budzik. Znaczy był. No patrzcie, był przed chwilą i go nie ma. Jest budzik. Także śpimy do następnej nocki. No, natomiast w dalszą drogę wybierzemy się już w kolejnym odcinku, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. To tyle ode mnie na dzień dzisiejszy. Trzymajcie się. Cześć.